Związek zmienia kobietę. Witam. Ogólnie musicie zrozumieć, że stała relacja, albo jak kto woli, związek, zmienia dziewczynę. I jeśli dziewczyna jest szczerze zaangażowana w tą relację, nie kombinuje, nie ma tutaj fałszu, tylko naprawdę, naprawdę jej uczucie do ciebie jest prawdziwe, no to ta relacja zmieni dziewczynę. I czasem może być tak, że dziewczyna przykładowo będzie nietykalska, no nie, że nikt nie będzie w stanie ogarnąć tej dziewczyny. Będzie wredna, będzie niemiła dla wszystkich gości, będzie taka, że po prostu nikt jej nie będzie lubiał, no nie? Nikt jej nie będzie gdzieś tam szanował, będzie taką wredną suką. I w końcu taka dziewczyna przykładowo trafia na chłopaka, który ma to coś, który obdarował ją prawdziwym uczuciem i ona nagle przy nim no staje się inną osobą, inną kobietą. Po prostu dojrzewa. Dojrzewa. I przykładowo, jeśli mamy taką dziewczynę, która przykładowo piła, bawiła się non-stop, no nie? To w momencie, gdy ona wchodzi w taką prawdziwą relację, no to zobaczysz, że po pewnym czasie, jeśli na przykład znałeś taką dziewczynę długo, byłeś jej kumplem, no nie? Jakimś tam przydupasem czy coś tam, wiadomo, tobie gdzieś tam nic nie dała i tak dalej, no to nie jeden jest w szoku. Nie jeden jest w szoku. Myśli, no przecież to była najgorsza dziewczyna, jaką gdzieś tam ta planeta znała i po prostu, a teraz całkiem inaczej gdzieś tam się ubiera, fajek przykładowo już nie pali, nie pije, przychodzi punktualnie, dzwoni do tego gościa, pyta się, gdzieś tam robi mu jedzenie, gdzie wcześniej mówiła, że nigdy w życiu nie będzie facetowi gdzieś tam gotowała, po prostu inna dziewczyna, no nie? No i właśnie taki gdzieś tam ma wpływ na kobietę, no, związek. Kobiety w związku naprawdę się zmieniają. Naprawdę. Po prostu ja to zawsze mówię, że dojrzewają. Tak samo jest, jak przykładowo dziewczyna jest jakaś, no, nastolatka, jest dziecinna, no nie? Jest taka dziecinna, no, każdy wie, o co chodzi. Zachowuje się jak dziecko. No i przykładowo gdzieś tam taka dziewczyna nawet kumpluje się z facetami, no nie? I ona jest taka, no, wiecie, taka głupia, głupia, głupawka, robi tam, no, takie śmieszne rzeczy, no nie, i tak dalej. Zachowuje się, no, dziwnie. No i nagle ona, poznając chłopaka, spotykając się z nim, nagle się zmienia. I wiele razy miałem tak, że no poznawałem dziewczynę, której się spodobałem i ona na początku jeszcze miała takie przejawy takiej niedojrzałej dziewczyny, no ale gdzieś tam szybko, jakby to powiedzieć, prostowałem tą dziewczynę i się zmieniała. Naprawdę samo to, że ubiorem się zmieniała, no nie? Potrafiła się ubrać już tak bardziej kobieco, bardziej już tak słowa ważyła, no nie? Inaczej się zachowywała. I jak taką
dziewczynę spotkali ze mną jej kumple, to nie dowierzali. Nie dowierzali. Nie dowierzali. No bo ta po prostu dziewczyna już była taka poważniejsza, oni się gdzieś tam chcieli zaraz z nią pośmiać, coś ona, nie, teraz nie mam czasu, no nie wychodzę tutaj, no nie, z chłopakiem się spotykam i tak dalej. I po prostu, ja to zawsze mówię, że kobieta dojrzewa, no nie, naprawdę. I dużo, większość moich kobiet to są właśnie takie dziewczyny, no, wredne, niedobre, takie, że po prostu to, co jest na przykład na początku, a to, co jest przykładowo po pół roku, po roku, jak się dziewczyna ze mną spotyka, to są dwie różne dziewczyny. Dwie różne dziewczyny. Całkiem inaczej się zachowują, całkiem inaczej gdzieś tam się później ubierają, po prostu zaczynają być takie, no mówię, kobiece, no nie? Naprawdę. Czasem jest tak, że przykładowo, no, poznaje dziewczynę, no i ona przykładowo coś pali, no nie? No to ze mną, jak się spotyka, nie ma palenia. No i zazwyczaj, no, ja już na pierwszym spotkaniu nie pal przy mnie czy coś tamtego. No i widzę mniej więcej, jak jest zainteresowana, to rzuca te fajne, nie? No i później gdzieś tam idziemy, jej koleżanki, co ty już nie palisz, no nie? I już takie zdziwienie, no nie? Bum. I ona tam taka, no nie, bo on nie lubi, no nie, ja już nie chcę, no nie i tak dalej. Bo jak jest się z dziewczyną, to się dojrzewa. To się dojrzewa. Kobieta, która jest kochana przez faceta, no staje się kobietą. Dojrzałą. W momencie, gdy taka dziewczyna była niedojrzała, no to mówię, zachowała się tak, że z ziomkami wychodziła i tak dalej, była wredna, niemiła i tak dalej, ale w momencie, gdy się zakochała, no to się zmieniła. I czasem jest tak, że wiele dziewczyn mówi, że nie, ona nigdy w życiu by gdzieś tam nie gotowała facetowi, nigdy w życiu by prania facetowi nie zrobiła i tak dalej, no nie? Często może słyszałeś tak, jak gdzieś tam miałeś koleżanki, nastolatki, że ona w życiu, to facet powinien mi gotować i tak dalej, równouprawnieniem facet powinien też prać, sprzątać i tak dalej, bla, bla, bla. No nie? No i takie właśnie pompują te dziewczyny gdzieś tam iluzje, no ale gdy taka dziewczyna gdzieś tam przykładowo mówiła, że nigdy w życiu by tak nie zrobiła, poznaje chłopaka, zaczynają się spotykać i nagle ona gdzieś tam sama mu śniadanka robi, zaraz mu gdzieś tam, masz skarpetki, daj ci wypiorę, no nie? Już, widzicie? Bo po prostu kobieta w relacji dojrzewa, staje się kobietą. Odpalają się w niej kobiece takie instynkty, opiekuńczość, empatia i tak dalej. I tak zaczyna o ciebie dbać, no nie? Zaczyna po prostu, no mówię, wrzucać coś od siebie do tej relacji, no nie? Przez co, no, ta dziewczyna zmienia się. I uważam, że nie zmienia się na gorzej. Bo jeśli naprawdę to jest taka szczera, prawdziwa relacja, no to kobieta w niej, no, bardziej się otworzy, no nie? I naprawdę, no mówię, czasem dziewczyny, no, tak mi potrafią mówić takie rzeczy, że wiesz co, ja nie sądziłam, że kiedyś poznam taką osobę. Ja to w ogóle gdzieś tam bawiłam się tymi chłopakami i tak dalej, bla, bla, bla. A tutaj nagle, bum, trafiła strzała i po prostu i dziewczyna jest inna. Jest inna.
zakochałaś. I dziewczyna, która olewała wszystkich gości, nagle teraz lata za jakimś gościem. Po prostu. Lata za nim. Broni go. Jest cała za nim. Robi rzeczy, z których kiedyś gdzieś tam szydziła, śmiała się, a teraz to robi. Inaczej się ubiera. Wcześniej chodziła taka, nazwijmy to, brudna, no nie, zero makijażu i tak dalej, a teraz, kiedy ma faceta, nagle już włosy prostuje, co rano jakąś rajstopy gdzieś tam podkreśla swoje gdzieś tam walory, no nie, dla niego, dla niego. Dlatego mówię, to, jak to mówię, jak ja widzę dziewczynę, która jest taka wredna, to ja takie lubię dziewczyny, bo to jest maska, wiesz? Jeśli ona jest przy podejściu taka wredna, no nie, to później będzie jak taki potulny baranek, no nie? A jak gdy podchodzisz do dziewczyny, jest taka, wiecie, miła tego, no to później zazwyczaj no, wyjdzie z niej te całe dziadostwo, no nie? Także jest to normalne, jest to naprawdę normalne, że będąc w relacji z dziewczyną, no ona się zmieni. Dlatego nie bój się tego, że dziewczyna na początku może stwarzać takie pozory takiej nieułożonej, tak to nazwijmy. Bo naprawdę miałem tak, że mówię, przychodziła dziewczyna na spotkanie, dziwnie się zachowywała, taka dziecinada, ale jedno, dwa spotkania i po prostu na trzecie spotkanie już dziewczyna przychodziła mega gdzieś tam odwalona i tak dalej. W ogóle zaczęła się całkiem inaczej zachowywać, no nie? I to jest gdzieś tam, mówię, oznaka, że naprawdę dziewczynie na tobie zależy. I to samo jest z facetami. Kobieta też zmienia faceta. Facet po prostu staje się odpowiedzialny, bo musi myśleć i za siebie, i za dziewczynę. Musi kierować. Dużo gości przykładowo siedzi cały dzień gdzieś tam przy kąpie, do pracy nic się nie bierze. Okej, spoko, nie czepiam się. No ale poznaje dziewczynę i nagle poszedł do pracy. Wyprowadził się, zamieszkali razem. Widzicie? I to jest zmiana. Dojrzał, stał się odpowiedzialny. I to też gdzieś tam dziewczyny kręci. Po prostu związek w związku, w stałej relacji. Po prostu dwoje osób dojrzewa. Dojrzewa, rozumiesz? Dojrzewa. Dlatego czasem wiele osób zachowuje się w taki sposób, kobieta czy mężczyzna, dlatego że są niedojrzali, niedojrzali jeszcze. Naprawdę. I takie latanie po klubach, gdzieś tam po imprezach, pisanie z 20 gośćmi naraz, a z nikim i tak się nie spotka, to są właśnie takie zachowania niedojrzałe, no nie? Niedojrzałe. W momencie, gdy dziewczyna dojrzeje, no to zobaczysz, że stanie się dojrzałą kobietą. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.